Stanisław Lem Solaris na podstawie wydania kolekcji gazety wyborczej. W ciągu dalszych 10 lat Solaris, teraz już znajdująca się w ośrodku uwagi wszystkich obserwatorów tego regionu, wykazywała zdumiewającą tendencję do zachowania swojej ponad wszelką wątpliwość grawitacyjnie nietrwałej orbity. Przez jakiś czas sprawa pachniała skandalem. Gdyż winą za taki fakt wynik obserwacji próbowano obarczyć w trosce o dobro nauki. Już to pewnych ludzi, już to maszyny rachujące, którymi się posługiwali. Brak funduszów opóźnił wysłanie właściwej ekspedycji solarycznej o dalsze trzy lata, aż do chwili, kiedy Shanahan skompletowawszy załogę uzyskał od Instytutu trzy jednostki o tonarzu C klasy kosmodromicznej. Jeden statek Shanahana pozostał na wysokiej orbicie, dwa zaś po wstępnych przygotowaniach wylądowały na skalistym skrawku lądu, który zajmuje około 600 mil kwadratowych w upołudniowego biegu na Solaris. Prace ekspedycji zakończyły się po 18 miesiącach. W łonie ekipy naukowej przyszło jednak do rozłamu na dwa zwalczające się obozy. Przedmiotem sporu stał się ocean. Uznano go na podstawie analiz za twór organiczny. Nazwać go żywym nikt jeszcze podówczas nie śmiał. Gdy jednak biologowie widzieli w nim twór prymitywny, coś w rodzaju gigantycznej zespółni, a więc jak gdyby jedną, spotworniałą w swym wzroście płynną komórkę, która cały glob otoczyła galerotowatym płaszczem o głębokości sięgającej miejscami kilku mil, to astronomowie i fizycy... Twierdzili, że musi to być struktura nadzwyczaj wysoko zorganizowana, być może bijąca zawiłością budowy organizmy ziemskie, skoro potrafi w czynny sposób wpływać na kształtowanie orbity planetarnej. Tak więc fizycy, a nie biologowie, wysunęli paradoksalnie sformułowanie maszyna plazmatyczna. Rozumiejąc przez to twór w naszym znaczeniu może i nieożywiony, ale zdolny do podejmowania celowych działań na skalę, dodajmy od razu, astronomiczną. Gdy problem udało się w jakiejś przynajmniej mierze rozwikłać, okazało się, że wyjaśnienie, jak to nieraz potem bywało z Solaris, na miejsce jednej zagadki postawiło inną może jeszcze bardziej zdumiewającą. Gdy to zostało opowiedziane, wybuchła w świecie naukowym jedna z najgwałtowniejszych burz naszego stulecia. Najczcigodniejsze. Powszechnie uznane za prawdziwe teorie waliły się w gruz. W literaturze naukowej pojawiały się najbardziej heretyckie artykuły. Alternatywa, zaś genialny ocean, czy grawitacyjna galareta, rozpalała wszelkie umysły. Wszystko to działo się na dobre kilkanaście lat przed moim urodzeniem. Kiedy chodziłem do szkoły, Solaris, za sprawą poznanych później faktów, powszechnie już była uznawana za planetę obdarzoną życiem. Tyle, że posiadającą tylko jednego mieszkańca. W rzeczywistości nie wszyscy byli jeszcze zgodni co do tego, czy to jest istota, nie mówiąc już o tym, czy można nazwać ocean rozumiejący. Pierwsze próby kontaktu odbywały się za pośrednictwem specjalnych aparatów elektronowych, transformujących bodźce przesyłane w obie strony. Ocean brał przy tym aktywny udział w kształtowaniu tych aparatów. Ale wszystko to działo się w zupełnej ciemności. Co oznaczało, że brał udział? Modyfikował pewne elementy zanurzanych weń urządzeń, wskutek czego zapisywane rytmy wyładowań zmieniały się. Aparatury rejestrujące utrwalały mrowie sygnałów, jak gdyby strzępy jakichś olbrzymich działań wyższej analizy. Ale co to wszystko znaczyło? Może były to dane o chwilowym stanie pobudzenia oceanu? Może impulsy? powodujące powstawanie jako olbrzymich tworów gdzieś o tysiące mil od badaczy. Może przedłożone na niedocieczone konstrukty elektronowe odzwierciedlenia odwiecznych prawd tego oceanu. Może jego dzieła sztuki. Któż to mógł wiedzieć skoro niepodobna było uzyskać dwa razy takiej samej reakcji na bodziec. Skoro raz odpowiedzią był wybuch impulsów Niemalże rozsadzające aparaty, a raz głuche milczenie. Skoro żadnego doświadczenia, niepodobna było powtórzyć. Wciąż wydawało się, że stoimy o krok od rozszyfrowania tego nieustannie powiększającego się morza zapisów. Specjalnie przecież w tym celu budowano mózgi elektronowe. O przetwórczej mocy informacyjnej, jakich nie wymagał dotychczas żaden problem. Istotnie uzyskano pewne rezultaty. Ocean, źródło elektrycznych, magnetycznych, grawitacyjnych impulsów przemawiał jak gdyby językiem matematyki. Pewne sekwencje jego prądowych wyładowań można było klasyfikować, posługując się najbardziej abstrakcyjnymi gałęziami ziemskiej analizy teorii mnogości. Pojawiały się tam homologii struktur znanych z tej dziedziny fizyki która zajmuje się rozważaniem wzajemnego stosunku energii i materii, wielkości skończonych i nieskończonych cząstek i pól. To wszystko skłaniało uczonych do przekonania, że mają przed sobą myślącego potwora, że jest to rodzaj milionokrotnie rozrosłego, opisującego całą planetę, protoplazmatycznego morza mózgu które trawi czas na niesamowitych w swej rozpiętości, teoretycznych rozważaniach nad istotą rzeczy, A wszystko to, co wychwytują nasze aparaty, stanowi drobne, przypadkowo podsłuchane strzępy owego toczącego się wieku iście w głębinach, przerastającego wszelką możliwość naszego pojmowania gigantycznego monologu bo też ocean nieprzypadkowo zaszeregowano do klasy metamorfa. Jego falująca powierzchnia mogła dawać początek najbardziej różniącym się od siebie do niczego ziemskiego niepodobnym formom, przy czym celowość adaptacyjna, poznawcza czy jakokolwiek inna, owych gwałtownych nieraz erupcji plazmatycznej twórczości była zupełną zagadką. To, cośmy wiedzieli dokładnie, obejmowało same tylko zaprzeczenia. Ocean nie posługiwał się maszynami ani ich nie budował. Chociaż w pewnych okolicznościach wydawało się do tego zdolny, gdyż powielał części niektórych zanurzonych w nim aparatu, ale czynił to tylko w pierwszym i drugim roku plac eksploracyjnych. Potem ignorował wszelkie ponawiane z benedyktyńską cierpliwością próby, jakby stracił, dla naszych urządzeń i produktów, a wynikałoby, że także i dla nas, wszelkie zainteresowanie. Dla wielu jednak, szczególnie zaś dla młodych, afera ta stawała się zwolna czymś w rodzaju kamienia probierczego własnej wartości. W gruncie rzeczy, mówili, idzie o stawkę większą, a nieżeli o zgłębienie solaryjskiej cywilizacji. Gra toczy się bowiem o nas samych, o granice ludzkiego poznania.